Cześć, witajcie w kolejnym filmie dotyczącym modyfikacji drona Syma X8C. W kolejnej części pokażę Wam, jak zwiększyć zasięg aparatury ze standardowych 50 metrów do nawet 400 metrów. Czego będziemy dziś potrzebować? Oczywiście kontrolera od Symy X8C, X8W lub X8G, anteny Wi-Fi na 2,4 GHz, lutownicy oraz cyny. Potrzebny będzie również wkrętek krzyżakowy, pistolet na gorący klej, konektor RPSMA oraz wiertark. Najpierw zaczniemy od wyciągnięcia przycisku zasilającego, czyli tego. Odkładamy go sobie na bok i przewracamy kontrolę na drugą stronę. Zacznijmy od odkręcenia obudowy naszej aparatury. Do odkręcenia mamy 8 śrubek. Jak widzicie, wszystkie śrubki zostały już odkręcone. Teraz możemy przejść do otwarcia obudowy. Oczywiście musimy uważać na przewody prowadzące do koszyczka na baterie. Te dwa. Jeżeli komuś będzie wygodniej, można je bez problemu odlutować. Oczywiście warto sobie zapisać, gdzie jest plus, a gdzie minus, aby później nie było problemów i abyśmy nie spalili kontrolera. Kolejnym krokiem będzie wyciągnięcie dwóch plastikowych przycisków, dokładnie tych, po prostu podważamy i je wyciągamy i odkładamy na bok. Następnie musimy odkręcić płytkę drukowaną. Ją również trzyma 8 śrubek. Jak już widzicie, wszystkie śrubki zostały odkręcone. Teraz warto przemyśleć, gdzie zamocujemy naszą nową antenę. Takie dwie najprostsze opcje to jest tutaj, z tyłu obudowy, albo tutaj, w miejscu anteny. Wydaje mi się, że ta propozycja będzie lepsza i ja ją wybrałem, dlatego że w razie później montażu jakichś dodatkowych akcesoriów, z tyłu ta antena może nam po prostu przeszkadzać. Kolejną rzeczą, którą musimy wykonać, to odpiąć ekran LCD. Teraz możemy przystąpić do wyjęcia całej płytki. Oraz fabrycznej plastikowej anteny. Jeżeli wybraliście ten sposób co ja, to teraz na końcu tej antenki musicie wywiercić otwór dla naszego gniazda. Ja zrobiłem to już wcześniej, aby po prostu nie przedłużać filmu i od razu wsadziłem konektor. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Oczywiście po przywierceniu przykręcamy konektor i całość tutaj warto jest zalać klejem na gorąco, aby nic nie uległo uszkodzeniu. Następnie musimy ściągnąć obudowę z rdzenia przewodu oraz z oplotu. Najpierw musimy przejść do odlutowania fabrycznej anteny. Tak jak już wspominałem, jest to ten drucik. Nie ten, tylko ten. Musimy go odlutować. Tak jak wspominałem, odlutowujemy tą antenę. I jak mówiłem wcześniej, aby było nam łatwiej, warto sobie odlutować przewody prowadzące do koszyczka na baterię. Jak widzicie, oryginalna antena została już odlutowana. Teraz przystępujemy do lutowania nowej. Tutaj mamy nasz konektor, a tutaj mamy rdzeń kabla, czyli ten przewód, który jest w środku, a ten z zewnątrz to oplot. Środkowy przewód, czyli rdzeń, przylotowujemy do tego zewnętrznego styku, a oplot do tego wewnętrznego, czyli będzie wyglądało to mniej więcej tak.
Jak widzicie, w moim przypadku przewody już zostały przylutowane. Wszystko się trzyma. I będzie działać. Ja zacznę od przylutowania przewodów do koszyczka na baterię. Zlutowanie to już wszystko. Teraz możemy całość zabezpieczyć tylko gorącym klejem. Ja tutaj dam odrobinę na styki, które lutowałem, aby w razie się przewody nie oderwały. Klej nie przewodzi prądu, więc nie będzie żadnego problemu. Oczywiście nalać kleju możemy jeszcze do tej plastikowej anteny. Wtedy wszystko będzie sztywniejsze i nie będzie obawy o żadne uszkodzenie. Jak widzicie, u mnie całość już jest wypełniona klejem. Teraz pozostało nam tylko włożyć antenę na swoje miejsce. I zacząć składać cały kontroler. Tylko jeszcze Wam przypomnę, że do przykręcenia płytki PCB były te mniejsze śrubki. I zabieramy się za skręcanie. Po skręceniu odwracamy aparaturę. Pamiętamy o włożeniu przycisku Power. I w zasadzie to już wszystko. Pozostało nam jeszcze tylko przykręcić antenę. Najlepiej, aby była ona w kolorze białym. Wtedy fajnie będzie się komponować naszym pilotem. A oto tak wygląda aparatura po naszej modyfikacji. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was do oglądania kolejnych części. Oczywiście pamiętajcie o pozostawieniu łapki w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie w komentarzach. Prosiłbym również o udostępnienie tego filmu, aby inni mogli go również zobaczyć. W tym filmie to już wszystko. Trzymajcie się, cześć.